Cześć, z tej strony Mateusz, firmy Dobre Kotły. Facet na pogrzebie tuli się tak do teściowej, ale wszyscy wiedzą, że nie żył nigdy z nią dobrze, w zgodzie. I on tak się tuli, tak policzek do policzka, ona w tej trumnie leży. No i pogrzeb, po pogrzebie stypa. No i podchodzi kolega do niego i mówi: ty, Zeniu, wiesz, wiemy, że tak w zgodzie zbytnią z teściową to ty nie żyłeś, no ale to jak żegnałeś ją czule? Nie, stary, mówi. Ja ze szczęścia chlałem 3 dni, a teraz mam takiego kaca, ona taka zimniutka. Trochę czarnego humoru, moi drodzy. A teraz chciałem wam pokazać, jesteśmy na przeglądzie rocznym kotła, gdzie byłem akurat przy instalacji tego kotła. Wcześniej nie pokazywałem wam tej kotłowni. Chciałem wam standardowo pokazać, jak jest ona zbudowana, a jednocześnie jak wygląda kocioł po roku czasu użytkowania. Czy był tu jakiś problem? Tak, oczywiście. Zdarzył się problem, zdarzył się taki problem, że kocioł chodził cały czas i się nie wyłączał. Okazało się, że przyszedł tutaj syn pana właściciela i według ustawień, które sobie znalazł na forach, na internecie, zrobił po swojemu i jarał jak smok. Nic się tutaj nie zgadzało. Okazało się po przyjeździe, że musiałem zrobić reset kompletny urządzenia, bo nie mogłem dojść do ładu i składu, co jest tutaj nie halo. Połączyłem jeszcze raz i już wszystko do tej pory dobrze chodzi. Za chwilę wam pokażę, jak wygląda kocioł w środku, ale przedtem chciałbym wam pokazać, jak wygląda zrobiona tutaj instalacja. Nie wiem, czy teraz będzie widać, bo odsunąłem zbiornik, ale mamy bardzo ładnie zrobioną tu instalację. Mamy zawór czterodrożny z siłownikiem, mamy pompę kotłową, pompę na ciepłą wodę użytkową. Jak za chwilę złożę ten kocioł, bo już wyciągnąłem go sobie, do przeglądu cały palnik. Rozkręciłem, jeszcze go nie czyściłem. Tak wygląda po roku, a w środku wygląda w taki oto sposób. O, wszystko idealnie. Ja sobie wyciągnąłem teraz nakładkę, zostawiłem ją tu, żeby nie zapomnieć. Bardzo ładnie wygląda w środku. Nic się nie dzieje, nakładka też elegancko. No i użytkownik palił tutaj różnymi rodzajami peletu. Pokażę wam na chwilę obecną. O, w ten sposób ma taki pelet, a tu jest pelet no name. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale też się palił dobrze. To jest chyba świeża dostawa. Ten, na tym chyba regulowałem, a może i nie, nie pamiętam dokładnie. Ale kocioł jest zadbany. Pamiętajcie, moi drodzy, też popatrzcie. Jest tu takie pomieszczenie, które jest bardzo mocno wychłodzone. I użytkownik sobie zrobił tutaj przybudówkę do środka. Zrobił sobie kanał napowietrzający, prowizoryczny, ale działa, bo gdyby tutaj postawić na chwilę obecną kocioł, no to tak by się strasznie wychładzał, spalanie byłoby jak ja cię kręcę. Mamy już z tym doświadczenie, jakby w przeciągu stał taki kocioł, to się mega szybko wychładza i cały czas by się załączał. Ale to jest jakby na temat na inny czas. Ja teraz wam poskładam to wszystko, poczyszczę i pokażemy sobie wtedy jeszcze raz, jak wygląda ta hydraulika, żeby lepiej była skamerowana dla was. Może wam się przyda do waszych potrzeb. 12 seconds later. Moi drodzy, już zużyłem palnik, zużyłem cały kocioł. W tym momencie doregulowuję go. Mamy przepiękne parametry, zaczynają się tutaj nam kształtować. Teraz już go wchodzę na 60% mocy, więc nam się to zmienia. Za chwilę one nam spadną. Widać, jest trochę za dużo nam tutaj powietrza na 100%. Pięknie nam się udało go wyregulować, więc cały czas, o, już zaczyna pomału to wszystko spadać. Idzie to w dół, więc musimy sobie poczekać, jak to się uspokoi. A teraz jeszcze raz wam pokażę tą kotłownię. Bardzo fajnie jest zrobiona, czyli znowu zawór czterodrożny z siłownikiem, pompa ładnie kotłowa,
pompa na ciepłą wodę użytkową i pompa na centralne ogrzewanie. Ja tutaj sobie przez ten czas rozmawiałem z panem, ile mu to przepaliło na domek około 100 metrów kwadratowych. No i się okazało, że w tamtym roku przepaliło mu to około 4 ton. Ile? Jest to bardzo dużo i zaczęliśmy szukać wspólnie, gdzie jest błąd. Czy błąd jest w regulacji kotła, czy coś innego się zadziało. A mianowicie kilka jest przyczyn. Jedną z przyczyn to jest po prostu, że dom jest słabo docieplony. Strop jest praktycznie w ogóle niedocieplony. Położona wełna dziesiątka. Do tego budynek jest stary po niemiecki, gdzie gdzieś jest stropian 8, gdzieś jest stropian 10, no to wiadomo, było trzeba to jakoś wyrównać te mury, pewnie dlatego było to robione. Ale też pokażę wam tutaj, gdzie wchodziliśmy, czyli tą stodołę, mamy tutaj hula wiatr. Tu jest tylko blachodachówka. A tutaj już mamy ścianę, która tak naprawdę jest wychładzana cały czas i tutaj znajduje się już mieszkanie, więc dom, ta ściana jest cały czas chłodzona, a w domu temperatura utrzymywana na poziomie 23 stopni gdzieś, 21, 23 w zależności też o jakiej jeszcze godzinie, bo jest harmonogram założony. Ale tak jak widzicie, wszędzie tutaj hula wiatr, dlatego jest zrobiona ta przybudówka do tego. I dom jest od tego momentu wychładzany. Pokażemy jeszcze na zewnątrz, jak to wygląda. O, widzicie? Tu jest na całej długości położona blachodachówka. I tam nie ma żadnego docieplenia, oprócz tylko rozłożonej wełny. To też ma duże znaczenie. Tak więc uważam, że z kotłem też jest wszystko ok, doregulowujemy. A, jeszcze ważna informacja, paliwo. Paliwo było totalnie inne niż te, na którym uruchamialiśmy i różnica w wadze była ponad 70 deko, czyli prawie kilogram. Czy to ma wpływ? Jasne, że ma, ale w tym momencie już doregulowaliśmy, że tak że powinno być dobrze. Powodowało to, że pelet był po prostu, można powiedzieć, przepalany za szybko. Nie oddawał swojej mocy. To tak jakbyśmy wzięli dmuchawę, dużą taką dmuchawę i walili w ognisko. No to tego płomienia nie będzie, tylko on się będzie żarzył i nie będzie tej temperatury. Więc my musieliśmy to wszystko teraz przeważyć, doregulować. No i w tym momencie widzimy już, że ten kocioł o wiele szybciej się nagrzewa, ma o wiele wyższe parametry spalania i mam nadzieję, że użytkownik teraz będzie miał już trochę oszczędniej. Ale to za rok przyjedziemy i sprawdzimy, a może nawet i szybciej użytkownik nas o tym poinformuje telefonicznie, czy jest akurat lepiej. Moi drodzy, a teraz nie zapomnijcie o mnie, ja staram się pamiętać o was, robiąc wam takie ciekawe filmy. Jeżeli macie jakieś zapytania, piszcie w komentarzach w miarę możliwości, będę starał się na to wszystko odpisywać. A teraz na mnie suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!